odpowiedź na moje pytanie. Zawsze działa, 100%. Jak pytasz się Boga, co masz zrobić, zawsze będzie odpowiedź i nigdy się nie pomylisz. Tego uczę ludziom, dzieci w różnych historiach. Ja trochę może tak barwnie, nie wiem jak to wychodzi do tej pory, ale taki mam związek z Panem Jezusem między innymi w rozmowach. I daję zawsze odpowiedzi. I to, co mówiłem do tej pory, to nie żeby opowiedzieć jakąś barwną historię mojego życia, tylko w tym celu, jak Bóg kogoś takiego, jak ja, prowadzi, uczy. I dowiedziałem się, jak już wróciłem z Kanady po moich wojażach, po różnych historiach, kilka lat już tutaj byłem, to zadałem pytanie Panu Jezusowi, po coś Ty mnie tam posłał? Jak ja miałem tam być i resztę życia spędzić, bo taką nie, i ja po 13 latach wracam, się nikt nie wraca, z takimi różnymi przejściami, nadzwyczajnymi oczywiście, i ja wracam do Polski, to po co ja tam byłem? Ja mogłem tutaj być. Dostałem odpowiedź przez osobę inną. Są osoby, które dostają przekazy od Ducha Świętego, od Pana Jezusa. Są wśród nas w Polsce mistycy, którzy mają przekazy, gdzie Pan Jezus mówi wprost, czego oczekuje. To są takie prywatne objawienia. Opiekuje się dwoma takimi duszami mistycznymi w Polsce. Takim opiekunem duchowym jestem. I te osoby zapytałem, zapytajcie, tam dla mnie niepotrzebne z ciekawości, ale jak możecie, zapytajcie, po co ja tam byłem? Już po powrocie. Po co, bo wiedziałem, że Pan Jezus, żebym tam był. Przyszła odpowiedź, piękna odpowiedź. Posłałem Cię na naukę. Między innymi te słowa, poznałem na ręce. Co byś wiedział, gdybyś nie przeżył tego, co przeżyłeś i widział, co Ci pokazałem? Jak inne jest Twoje świadectwo do moich ludzi, kiedy mówisz o tym, co pozwoliłem Cię przeżyć i zobaczyć? Między innymi jesteś żywym świadkiem życia po śmierci, mojej prawdziwej obecności. Jesteś świadkiem piekła, czyśćca i nieba, i szatana, i mnie. Bo byłeś i widziałeś. Chciałem, żebyś to przeżył, abyś był świadkiem żywym i by Twoje świadectwo, przez Twoje świadectwo otwierały się serca na moje działanie, bo masz jeszcze wiele dusz do mnie przyprowadzić. Byłeś tam na naukę i na ukształtowanie Twojego serca, aby w pełni służyło mi i duszom, do których posyłam. Między innymi takie słowa. Więc już mam dyskutować. To może w tym momencie przerwę opowiadanie, bo tylko dojechałem do Kanady. Doszliśmy w tej pierwszej części do wyjazdu do Kanady, który przekonałem, byłem przekonany, że to już Pan Bóg tak chce i no dobrze, niech będzie, byłem przekonany, że to już będzie na całe życie i tam umrę gdzieś w lodach polarnych i niedźwiedzie zjedzą albo w lodach utopię się w jakimś, te różne historie. Czytałem te wszystkie historie, choćby przepiękna książka Inuk, Misje na krańce świata, które przewertowałem 3 razy i zachwycałem się, nie myśląc, że tam pojadę i będę chodził po tych krokach tych wielkich misjonarzy, bohaterów, którzy życie oddali, pomordowani, niepomordowani, różne rzeczy i tak. I jeżeli tutaj opowiadam te historie mojego życia, taki w skrawkach, poszarpane, takie, że tak powiem, nieuczesane myśli, to nie chodzi o to, żeby tutaj przez to wygrać, jak to czasami mówię, jakiś konkurs na popularnego księdza, jaki nie, czy zachwycić sobą, jak narcyz, tylko
Właśnie kojarzy mi się taka historia, właśnie już byłem z Siouxami nad jeziorem Świętej Anny, gdzie ci Siouxowie do mnie przychodzili z różnymi pomysłami na to, żeby było więcej ludzi, jak to zaangażować jak to porwać wszystko. No, jak czasami w kazaniach mówiłem rzeczy, które im się nie podobały, bo to był taki rachunek sumienia i niektórzy przychodzili, ojcze, to mój tam uważaj, bo to jak tak będziesz mówić mocno, to tutaj dużo podchodzi z kościoła, bo to nie wszystko takie przyjemne. A ja mówię, ja tu nie przyjechałem do was, żeby wygrać konkurs na najpopularniejszego księdza w Kanadzie. Bo ja na wygranie konkursu popularnego księdza w Kanadzie mam w tej chwili. Przychodzi mi taki pomysł. Wiesz jaki? Jaki? Słuchaj, to jest bardzo proste. Wielu Indian ma problem z alkoholem. Nie, że oni dużo piją, tylko nie mogą pić w ogóle, bo taki organizm nie toleruje, mała ilość powoduje, że wpadają w alkoholizm i to jest wielki problem. I ja mówię, to jest proste. Będzie mnie to kosztowało $16 na tydzień. Jedną niedzielę, dwie niedziele i będę, cała Kanada będzie mnie znała. Wszyscy! Ja, $16? No warto. I proste. Za $16, bo to jest $16 kosztuje taka skrzynka, paczka, 20 butelek piwa. To ja mówię, kupię skrzynkę piwa i powiem tak. Ta skrzynka piwa będzie rozlosowana po mszy świętej w niedzielę. Kto wygra, ten będzie miał skrzynkę piwa. Kochany, to już będzie z kilku prezerwatów będą mi przyjeżdżać. Kościół będzie pełny. Gwarantuję. Za $16, a co zbiorę, to dużo więcej. Zwrócą mi się. Ale na jedną niedzielę to będą cała wioska z tego rezerwatu. Za tydzień będzie będą z kilku rezerwatów. Za dwa tygodnie to tu będą wszystkie stacje telewizyjne i dziennikarze z całej Kanady i Stanów Zjednoczonych. To losowanie tej skrzynki będzie puszczane w całym świecie. Wygram na popularność? Wygram. Wszyscy będą mnie znali. Ale czy to o to chodzi w ewangelizowaniu? No nie. No to będziemy tak szli, jak idziemy. Ale do nich też przemawiają obrazy. Obrazy niesamowite. Ja zgłosiłem się do Kanady i tam już było problemy braku misjonarzy. Kanada jest pierwszym placówką misyjną oblatów. 1800, wczoraj, dwa dni temu było 25 stycznia 1816 roku. Zaczęło się nasze zgromadzenie misjonarzy oblatów. Maryi Niepokalanej oblat znaczy ofiarowany Maryi Niepokalanej. Bogu przez Niepokalan. Jeszcze nie było dogmatu o Niepokalanej. I to byli misjonarze, którzy mieli odbudowywać kościół po zniszczeniach rewolucji francuskiej. I była mała grupa ich. Mieli pomysły, to byli księża diecezjalni, ale ojciec założyciel Eugeniusz de Mazon ich zebrał w karmelitańskim zniszczonym kościele w Aix-en-Provence ich zebrał. No i oni byli misjonarzami, rekolekcjonistami. Niesamowite metody stosowali. Ale po jakimś czasie był taki moment, że oni różne mieli pomysły, jak to ewangelizować i ludzi zebrać do kościoła, jak ten mój Indianin. A ja miałem pomysł z piwem i zadziałałoby i popularność by była dobrze. Nasz założyciel z piwem nie wyskoczył, tylko z rekolekcjami i noszeniem krzyża i inne historie. I kiedyś tam były jakieś problemy. Mała ich grupa była ze 20 i on ich zebrał do domu z powrotem, rekolekcję mszę i powiedział, stanął przy ołtarzu, ołtarz w świece i mówi takie słowa między innymi. Tu trzeba świecić, grzać i płonąć albo odejść, bo zaczęły być kryzysowe sytuacje, różne ludzie mieli różne pomysły na ewangelizowanie. Tu trzeba świecić, grzać i płonąć albo odejść. Ja w klasztorze nie potrzebuję kopcących knotów. Użył słowa śmierdzących knotów, bo jak zgaśnie, to śmierdzi, ten dymek idzie. Albo jak za duży płomień, to też kopciuch się robi i też niedobrze.
jak jest to na chwałę Bożą, to będzie dobrze dawało. I on mówi, tu trzeba świecić. Ja nie potrzebuję kopcących knotów. Chrystus w Kościele nie potrzebuje kopcących knotów. Albo pracujesz całym sercem, albo odejdź. To są te słowa, co do mnie powiedział mój ojciec. Kiedy ja się wybierałem na inny sposób, nie zawracaj sobie głowy. Co ty wiesz o życiu, nie? Tamten też wiedział, myślał i co? Dzieci bawi. Tak. Bo jak straci się kontakt z Jezusem, ten osobowy, ten intymny, ten taki przyjacielski, kiedy z Nim rozmawiasz jak z przyjacielem o wszystkim, nie tylko paciorek, tylko rozmowa, to i pytasz Go, co Ty, Panie Jezu, sądzisz o mnie? Co Ty sądzisz o mojej pracy? Jak Ty chcesz? To wtedy będzie odpowiedź. Nie będziesz kopciuchem, bo inaczej to będzie kariera, żeby popularny, żeby coś ugrać. Co ja będę z tego mieć? Jaki samochód, jakie pieniądze, jakie wczasy za to i co historię? I co? Będziesz kopcących knot. Ludzi nie zbawisz. Bóg zbawia, ale potrzebuje narzędzi. I to założyciela podziałało na nich mocno, ten świecić, grzać i płonąć. I mniej więcej w tym czasie biskup Bourget z Montrealu, bo tam dużo Francuzów pojechało za chlebem, z Montrealu tam brakowało mu, bo przyjeżdżało coraz więcej Francuzów, a on nie miał kapłanów. I przyjechał do papieża, któryś tam, nie pamiętam imię, nieważne, prosi o dwóch kapłanów na misję, a może więcej. A papież mówi, kapłanów? Ja nie mam księży, tutaj nie mam żadnego wolnego. Ale wiesz co? W Marsylii jest biskup o sercu świętego Pawła, który ma serce większe jak świat i ma kilku misjonarzy. Jedź do niego i poproś go. Jak on ci da kapłanów, to ty będziesz mieć. A jak on nie da ci nikogo, ja też ci nie dam. Ten pojechał do Marsylii, do biskupa Eugeniusza. Znowu mówię, to historii nie dotyczy mnie. To dotyczy, jak Francja przyszła. Ale te zdarzenia, kiedy ja słyszałem po raz pierwszy, czy te, one też mnie dotykały w takim znaczeniu, że to Duch Święty przez te wydarzenia także do mnie przemawia. Że tu nie jakie mamy być księdzem, to nie po to, żeby ugrać coś dla siebie, tylko to jest ze względu na Chrystusa. To wtedy będzie światło, które będzie pociągało do Chrystusa, a nie zatrzymywało na siebie. No więc przyjeżdża i biskup mówi, że papież mi posłał, może jakiś masz kapłanów. No są, jest nas tu 40. Około 40 było. Młody zakon, który się wcale nie chciał rozwijać, bo nie było powołań. Przestało. Było już grupka i teraz każde odejście zgroziło, że się młody zakon rozsypie. I założyciel mówi, no zobaczymy. Poczekaj, dam ci odpowiedź. Zawołał misjonarzy na modlitwę, pomodlili się i mówi, słuchajcie, nie, my jesteśmy tutaj do Francji, do odnawiania życia religijnego we Francji. Ale musimy być otwarci na wezwania Boże, na Ducha Świętego. Wprawdzie jesteśmy dla Francji, ale może Bóg chce, żebyśmy otworzyli serce na dalej. Tu jest biskup, który prosi o dwóch kapłanów. Gdzie? Do Kanady. Czy Bóg przemawia do nas przez to, żebyśmy byli hojni? Czy mamy to przyjąć jako odpowiedź na Boże wezwanie? Czy mamy poświęcić się temu, co robimy? Modlitwa? Co? Przyjąć misję. No to dobrze, to kto? Pomodlili się? Wszyscy się zgłosili. Wszyscy się zgłosili. Każdy był gotowy jechać do Kanady. To znaczy, że Duch Święty mocno przemówił. Przyjąć i to, nie? I wtedy, a więc to jest odpowiedź, że Bóg nas wzywa. I to tak odczytał, Bóg nas tam wzywa. I to jest 1841 rok i to jest pierwsza misja z naszego zakonu poza Kanadą. I mówi, nie wątpię, że Bóg nam pobłogosławi za tą wspaniałą myślność, ponieważ biskup prosił nas o dwóch, damy mu czterech. Ryzykujemy. I dał czterech, a biskup prosił o dwóch. Tych czterech, to wtedy statkami płynęło się, zajechali, którego to jest 5 grudnia, jest świętego Franciszka Xawerego, patrona misji misjonarzy. Oni wylądowali tam w Montrealu w święto
patrona misji. Znak Boży, błogosławieństwo. Biskup Bursze przyszedł do nich na powitanie, zaprasza ze statku, przychodzi do swojego domu, tam to żadne pałace. Siedzi tam ksiądz pobożny, jego sekretarz.